spotkanie obfitujące w sytuacje podbramkowe, wreszcie w gole. Teraz bardzo dobre zachowanie grającego z numerem 6 Bartosza Slicza. Przerzucił futbolówkę nad rywalem, został powalony na ziemię. To na pewno nie jest zawodnik anonimowy, powołany do młodzieżowych reprezentacji Polski od jakiegoś czasu Bartosz Slicz. W ogóle bardzo ciekawe to ustawienie w środku pola. Bardzo doświadczony Muszalik i bardzo młody Slicz. Mógłby mówić do Muszalika na pan. So we arrive in the airport of Atlanta. Kiedyś jak stawiam gdzieś tam, można powiedzieć, pierwszy krok i to na pewno chciałem zadebiutować w Ekstraklasie. A tak mi największym marzeniem było zagrać w reprezentacji Polski. To były takie marzenia młodego chłopaka, który nawet sobie nie śnił o tym, że może gdzieś tam dojść do tego momentu i to osiągnąć. A teraz te marzenia można stawiać na równy z celami. This is where we are. Everything in the orange is Atlanta. Everything in the yellow is Atlanta Plus, Bucket, Atlanta Plus, Vinings, right? And everything in the green is not even Atlanta. Okay. Right? And from here, to the training center, you have 45 minutes. Okay. If there's no traffic. If there's traffic, you have an hour and a half, right? So if you do the math, the best areas, for example, for you, will be this one. Like this circle over here, I think. Okay. It's like a neighborhood, and it has good restaurants, and you have everything you need, and you are not super far. But I think it would be too far for the train center, no? Oh, yes. And this one, we're gonna take all your money, okay? Wydaje mi się, że każdy transfer wiąże się z takim emocjonalnym podejściem. I pierwszy transfer do Zagłębia to był pierwszy wyjazd z mojego rodzinnego miasta, z mojego rodzinnego domu, więc to też nie była łatwa decyzja. Później wyjazd do największego klubu w Polsce, do Legii Warszawa. Gra pod presją, gra o puchary, o mistrzostwo. Tak samo jest w tym przypadku, że to jest kolejna taka decyzja niełatwa. I mam nadzieję, że po czasie będę ją oceniał tak jak te wcześniejsze, że każdy transfer był po coś. Że każdy klub dał mi coś innego, że wszędzie się rozwinąłem. Dlatego ja uważam, że to jest jakiś kolejny krok do przodu, żeby jeszcze się rozwinąć i żeby jeszcze poszukać czegoś większego w następnym kroku. Help me with pronunciation. Bartosz? Bartosz, Bartek. Bartosz. How you want? Slicz? Yeah, Slicz. Yeah, Bartosz, it's good. Slicz. Yeah, yeah. I see that it's not a problem for we you. We try, yeah. I was practicing earlier, so that's good. Bartosz, Slicz. I think it's a little bit different because in Poland you have crazy fans. You'd be surprised, the fans. So this is where our supporters will sit in the red and black section there. Yeah. It fills up with drums and everything too, so it's more American of kind of American football chants, and they repeat themselves a lot, but the passion is there for sure. Yeah, yeah. When the goal goes in, there's huge fire flames yeah, that shoot up. And dowiedziałem się, że raczej nie będę mógł wziąć 99 numeru. Czemu? Nie wiem, tutaj są jakieś inne zasady. Trzeba będzie się dowiedzieć dokładnie dlaczego, ale... No to dziewiątka, nie? Nie, no, słyszałem, że szóstka. Jakby była szóstka, no to bym chętnie wziął. 17's Bartosz Slicz. You used to wear number 99, even though you were a 6, you were holding midfielder as well. What does that number mean to you? How did that come about? How did you begin wearing that number? Yeah, I play with this number from the beginning, when I started to play in Ekstraklasa, so it's important for me, but I heard that it can be difficult here to play with this number, so we'll see in a few days how it will be. I think we achieve great things, the champion of MLS. So I wish it for me, for the team, and for you guys. Incredible. Bartosz, welcome to Atlanta. Thank you for your time. Thank you very much.
That's all? Yeah? Yeah, ah, okay. That's great. That's all. Dobry dzień, prezydent Ameryki nam pytania zadawał? No nie, no tak dzwonię z wami, po prostu luźno pogadać. Pierwsze testy miałem, w klubie byłem, z trenerem rozmawiałem. No więc na razie wszystko fajnie, jesteśmy, wiesz, mega zadowoleni. Pół godziny chyba rozmawialiśmy z trenerem. Bardzo miły, sympatyczny człowiek, się wydaje. No już trochę o taktyce rozmawialiśmy, o ewentualnym ślubie naszym. Więc wszystko już wie. No co, jeszcze pół roku, może się pozmieniać kilka rzeczy. Ale to robi wrażenie co? Ogólnie Ameryka czy tego? Czy klub, czy ludzie, czy co? Na razie wszystko, naprawdę. I tutaj cała organizacja od całego początku, jak oni to wszystko organizowali, jest takie mega profesjonalne. No jak w filmie to wygląda, nie? Jak mówią American Dream, no to no nie mylą się ludzie. Wiadomo już o co chodzi. Już zaplanowałeś pierwsze loty na mecz? Głupie! Mam, jak powiedziałem, na koniec lipca urlop z niech tego załatwi. Bo Kamil ktoś tam gadał, że chce z Messi oglądać mecz we wrześniu. To mnie to nie, ty Messi oglądaj się, no, a wiesz, powiedzieli, może w lipcu. Ogólnie wrażenie lepsze jak na przykład Warszawa, jak tego tam, gdzie mieszkaliście? Kurczę, wydaje mi się, że ciężko to porównać. Warszawa też była, wiesz... No Warszawa jest piękna i do życia, i wiadomo, że klub największy w Polsce. No, że tam też było świetnie. No i też, że byłem 4 lata, więc tam się czułem, wiesz, jak ryba w wodzie. Tutaj jest wszystko nowe i już od pierwszego dnia też jest takie wszystko wow. No ale tak, kurczę, nie pamiętam, jak było takie pierwsze dni w Warszawie. Ale wtedy też byłem troszkę inny, bardziej dzieciaczek, tak mi się wydaje. Że inaczej na to wszystko patrzyłem. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Jakby jakieś wątpliwości, to już chyba zostały rozwiane i już naprawdę. I jak widzę, jak Kama się cieszy od samego ranka, no to jest fajnie. Jestem osobą raczej taką rodzinną. Teraz nas będzie dzieliło około 12 godzin lotu. Czasem to nie jest łatwe. Tak jak wcześniej w Warszawie się żyło, to było 3 godziny samochodem do domu i nie było żadnego problemu. To jest dla mnie coś nowego, będę się tego uczył. Mam nadzieję, że jak najszybciej się tutaj zaadoptuję i wszystko będzie jak najlepiej. I będzie nam się tutaj dobrze żyło, że na boisku też wszystko się będzie dobrze układało. Now he's gonna kick my ass and come out. This one. I like it. Okay, thank you. Ready? Yeah. To fight. Okay. 3-2. Okay. Opa! Ah, win! Thank you. Poland 5-3, Mexico. Hey, we're gonna have a at the end of the year. Oh, sauna. Shower. Oh, sauna. Oh. And look at this. How was the day I'll be here? For the barber. What the f***? Grałeś gdzieś to? For the barber. Dla barbera. Pierwszy. And hey. This year will be the second one, yes? Hey. Love that. Po prostu kocham to, co robię, tak? I dla mnie każdy dzień spędzony na boisku, w szatni, to jest kolejny dzień spełniania marzeń. Jako mały chłopak nie marzyłem wysoko, a teraz będę miał okazję zagrać w Stanach w lidze, więc to jest coś, o czym nawet nie marzyłem. Jak w sumie każdy, można powiedzieć, piłkarz, zawodnik, miał jakieś zloty, upadki. Przychodzi taki moment, że trochę się zmienia postrzeganie, no ale koniec końców najważniejsze jest, żeby ta właśnie dziecięca radość została. All right. Okay. Nice. All right. Thanks very much. All right. Let's start it. Can they grab you just for a second? They want to walk you here just to like film. Okay. Edwin is going to follow behind you, so it's going to be just a shot of the back of your head. And you're going to walk until you're about 3 or 4 steps away from the white line right there. Hello, 17s. Bartosz Strisz here. I can't wait to meet you.